Dlatego no, Satnam Klub to jest coś, to są takie spotkania. Ja bym powiedziała, że to jest taka moja wisienka na torcie. Ja już to gdzieś napisałam, że to jest tak, czekam cały tydzień na tą wisienkę, że ona będzie, że to jest coś stałego i to jest coś bardzo dobrego, jak jakaś wielka uczta dla mnie. Jest to też to taka, my się spotykamy w takiej bardzo fajnej, luźnej, tak jakbyśmy sobie planowały co tydzień spotkanie z kumpelkami, tylko nie kawa, tylko mata pod pachą. Idziemy i robimy naprawdę, naprawdę fajne, dobre, pozytywne rzeczy. Yoga Kundalini, którą ty nam tutaj pokazywałaś i uczyłaś od tych podstaw, no to to jest dla mnie rzecz, która jest super, tak? Dla mnie naprawdę ja się czuję po tym, my codziennie rano praktykujemy też, oprócz tego, że robimy z tobą Satnam Klub w czwartki, to praktykujemy codziennie rano, różne tam ćwiczenia już teraz z różnymi też innymi ćwiczeniami, ale generalnie ale to jest kundalini. Kundalini jest na... I to jest naprawdę dla nas świetny, dla mnie na przykład, ja się świetnie czuję, tak? Do tego dokładam jakieś coś swojego, czy tam bieganie, czy jakieś tam ćwiczenia, trochę, no teraz trochę mniej siłowni i tak dalej, ale już samo to ćwiczenie tej jogi codziennej i potem ten Satnam Klub w czwartki, no to jest coś, co powoduje, że jesteś w takiej naprawdę świetnej formie i fizycznej, i takiej mentalnej, i taki jesteś radosny, zadowolony i tak nie szukasz problemów, tylko zawsze takich pozytywnych elementów. To wszystko się składa na jedną wielką całość, tak? Myślę, że to jest też dużo, dużo tego, co ty wnosisz jako nauczyciel, bo tak jak się mówi, kiedy uczeń jest gotowy, znajduje nauczyciela i odwrotnie, to atmosfera, którą ty prowadzisz, to jest dla mnie też dość ważne, że to jest taka właśnie niby luźna, taka domowa atmosfera, prawda? Ale jednak co ma się zadziać, to się dzieje. I mi się to na przykład bardzo podoba, bo tak jak wcześniej mówiłam, po prostu ja ćwiczyłam z tobą zawsze na żywo i sobie powtarzałam jakąś kriję w ciągu tygodnia, a w tej chwili praktycznie przetestowałam wszystkie krije, albo wydaje mi się, że wszystkie krije, które są po prostu zapisane na stronie. I ta dostępność też i ciebie, ale też materiałów, które są na stronie, to jest naprawdę coś bardzo fajnego, bo chyba żadna forma ruchu nie oferuje, nie ma do zaoferowania po prostu takich ćwiczeń skupionych, na przykład skierowanych na daną emocję, albo na dane organy, albo właśnie na detoks, czy na regenerację. To wszystko razem po prostu bym polecała, bo jeśli ktoś chce popatrzeć na siebie tak bardziej holistycznie, czyli tak nie tylko, że ja ćwiczę jakiś mięsień, tylko właśnie co ja czuję, dlaczego tak czuję, dlaczego ten mięsień w związku z tym jest spięty, bo to kolejność często jest odwrotna, że jest najpierw emocja, a później to wychodzi w ciele. I tutaj to jest właśnie wszystko tak właśnie zapakowane ładnie razem i to mi się tak właśnie w Satnam Klubie podoba. Naszą wiedzę i cała nasza praktyka jest online'owa i to jest super. Wcale ona się jakby super nie różni też. Ci powiem, że jak no oczywiście jest troszkę inaczej, jak jesteś, wiesz, w środku dżungli na Sri Lance, trochę jest inaczej, troszkę, ale jakby ten przekaz, tak, ta energia, to w tej jodze to też bardzo dużo zależy od nauczyciela, czyli od ciebie, tak? Jaką ty masz energię, w jaki sposób to przekazujesz, w jaki sposób ćwiczysz, tak? To przynajmniej my to czujemy, tak? To jest dla nas na przykład dobrze i na nas działa i energetycznie. I oczywiście energia grupy do tego dochodzi, tak? No. Więc to ma naprawdę jakieś tam znaczenie w tej jodze, uważam, że ma znaczenie i ty dajesz fajną energię i to jest super, tak, dla nas. To... Tak, bo inne są te nasze poranne praktyki, jak jesteśmy tylko we dwoje, a inne są praktyki z Satnam Klubem, kiedy energię ludzi się czuje, nie? Naprawdę się ją czuje. No i przyszedł ten moment, że zapisałam się do Satnam Klubu. No i to było odkrycie, bo biblioteka jest ogromna, wybór jest fantastyczny, jest wszystko opisane, jest wytłumaczone. Poza tym praktyki z tobą to jest niesamowite takiej bliskości, takiej naturalności, a to jest bardzo ważne, żeby... Ja wybrałam ciebie, taka jogi kundalini, bo mam tutaj wszystko, czego potrzebuję i nie czuję potrzeby szukania gdziekolwiek indziej. Rzeczy się dzieją po prostu niesamowite, no niesamowite. I ja się śmieję i ja mam z tego radość.
I wiem, że to jest ta moja mama też, że już nie jest to tragedią dla mnie, bo dzięki niej, dzięki tej chorobie jej najpierw, ja zaczęłam w to wchodzić, że może sobie z tym poradzę, że może nie tak, no może ta rzeczywiście ta medytacja gdzieś wyciszy, gdzieś pomoże. Do tego jeszcze problemy z dziećmi miałam w międzyczasie, wszystko jak to w życiu, jak się wali, to się wali po całości. Natomiast to mi dało ogromne, ogromne wyjście, ogromną ulgę. W ogóle, no mówię, zupełnie zmieniło życie. Monika, powiedz mi jeszcze, oczywiście, Satnam Klub, bo ty jesteś też w Satnam Klubie, też mówiłaś tak. Chyba od początku praktycznie, czy od któregoś pierwszego? Od początku. Mhm. No na pierwszym tylko nie byłam, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest Satnam Klub, mhm. A później od drugiej edycji już jestem cały czas do dzisiaj. I ten Satnam Klub ty wykorzystujesz taką jako praktykę raz w tygodniu, czy wykorzystujesz na przykład praktyki Satnam Klubu, bo mówiłaś, że codziennie praktykujesz rano. Czy właśnie robisz to Satnam Klubu, czy jakieś inne rzeczy? Wiesz, rano praktykuję swoje rzeczy, kryję z Jupitera i inne medytacje, a Satnam Klub co tydzień i czasami sobie powtarzam, że sobie zrobię którąś tam praktykę. Parę razy mi się zdarzyło, że zrobiłam, ale raczej mi się nie udaje, to szczerze się przyznam. Ale co tydzień jestem, każdy czwartek jestem na Satnam Klubie i to jest taki mój dzień, mój wieczór. Jeszcze na początku z moją córką ćwiczyłyśmy razem, ona też pierwszej i drugiej edycji była Tośka ze mną. Teraz pamiętam, już, teraz już troszeczkę przeszło. Teraz już tak, ona też jest ona już ma 12 lat. I, no, ona jest nastolatką i teraz już ma takie, że już, a może nie, i takie ma takie, no różne ma swoje. To jest normalne. Takie. Tak, także no teraz czwartki praktykuję za każdym razem. To jest dla mnie taki dzień, taki niespodzianki, takiego prezentu, taki dzień wolny, dzień taki, to jest dzień dla mnie, taki odpoczynku, relaksu. Czasem to wyjdzie lepiej, czasem to wyjdzie gorzej, bo jeszcze jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia, jest naprawdę życie, jesteśmy zabiegani, ale regularnie robię to i to mogę powiedzieć. Regularnie robię Satnam Klub i już dzieje się magia. Nawet nie chcę myśleć. Ty zawsze mówisz, bo ja się frustrowałam mocno, że skoro tak działa, to czemu nie robię, czemu nie umiem. Ja mam ten swój kręgosłup też pogruchotany, więc to no, zrobię, ale boli, ale nie usiądę. Ale przy Satnam Klub nie mam cienia zawahania, bo to jest ta godzina, nie możesz powiedzieć sobie, dobrze, dzisiaj zrobię na kręgosłup, ale jeszcze najpierw pozmywam, albo najpierw wyprowadzę psa, albo najpierw poczytam dzieciom. Nie, bo jest ta godzina, przychodzi ta godzina i po prostu musisz usiąść i to zrobić. To jest dlatego magiczne, a do tego jeszcze jest to online, więc nie musimy się martwić, czy mamy getry, czy gdzieś zapytają buty, prawda, bo to tak w życiu tak jest. No. Drugiego buta nie mam, a już tu spóźnię się, korki, jeszcze człowiek się denerwuje, bo jedziesz na te zajęcia, nie dojedziesz, tak. Dojedziesz. W moim przypadku, jak ja mam dzieciaki, no to też musiałabym organizować kogoś, kto z nimi zostanie i tak dalej. Online idealne, bo nie ma wymówek, nie ma. A potem jakby bycie w tym klubie to też taką systematykę wprowadza, tak? Dla nas to też, my też zawsze robimy tak, żeby w ten czwartek o tej godzinie 19 już po prostu wszystko sobie poukładać tak, żeby absolutnie być i my, ja nie pamiętam, czy my żeśmy opuścili w ogóle jakiekolwiek zajęcia, tak? Mi się wydaje, że raczej nie. I to jest dla nas też taki motywator, aby potem, no nie wiem, wiesz jak to jest, potem rano na przykład łatwiej ci jest pewne rzeczy wstawać i robić i całe życie się jakby trochę inaczej układa wtedy, tak? Od takich małych kroczków, naprawdę takich małych rzeczy, później się naprawdę fajne rzeczy zaczynają dziać wokół ciebie, bo po prostu podnosisz sobie tą energię, podnosisz sobie wszystko w sobie, tę świadomość i ten pozytywny. Wszystkie rzeczy do ciebie zaczynają napływać, więc no, takimi małymi kroczkami jest naprawdę super. A? To jest ta atmosfera fajna taka, że się spotykamy i że mamy wybór. Możemy się pokazać, nie możemy się pokazać. Ja na przykład wiele razy w takich momentach nie chcę, ja się nie udzielam, nie piszę komentarzy, bo nieraz, no każdy z nas, jesteśmy ludźmi, mam taki moment, że nie chcę, ale pod koniec albo wiele razy myślę sobie, dzisiaj nie dam rady. A później przychodzi ten link, że zaraz są zajęcia.
no dobra, spróbuję, ale nie ma presji, bo zawsze mogę wyjść, zawsze mogę wyłączyć. Nie, to dzisiaj jeszcze się nigdy nie zdarzyło. I jaki nie byłby trudny dzień, ja kiedyś napisałam, że dzień był dość dramatyczny dla mnie i już prawie zrezygnowałam, ale jeszcze nigdy nie żałowałam, nigdy nie przerwałam w połowie. To jest właśnie ta energia, ja jej nie do końca rozumiałam, bo to tak się łatwo mówi, usiądź, energia płynie, ale gdzie ta energia? Ale ja nie czuję mrowienia, ja nie widzę kolorów, ale wstajesz inaczej niż siadasz na tą matę, wstaje się inaczej. Praktycznie do klubu zapisałam się dzięki kontuzji kolana, która mi się odnowiła, bo mimo, że ja się zajmuję, z tytułu wykształcenia właśnie, zajmowałam się długie lata właśnie czy nauczaniem WF-u, czy fizjoterapią i wydawać by się mogło, trochę wiem o ciele, o ruchu, no i czuję swoje ciało. Ja nie wiedziałam, jak ja mam tą jogę ćwiczyć. Uszkodziłam sobie po prostu kolano, z którym wcześniej miałam kłopoty i przez długi czas w ogóle nie mogłam ćwiczyć. I kiedy już siebie, że tak powiem, doprowadziłam do takiego stanu, że już mogłam cokolwiek robić, właśnie chyba na jesieni, bo jestem od jesieni w tej chwili w Satnam klubie, weszłam na te zajęcia właśnie otwarte i ty tam powiedziałaś taką rzecz. Jak macie kontuzję, jeśli nie możecie czegoś zrobić, to sobie wizualizujcie. Ja sobie wtedy pomyślałam, to jest dla mnie. W tym momencie dokładnie, to było dla mnie rozwiązanie. No i po prostu w ten sposób znalazłam się w Satnam klubie. No i później to oczywiście popłynęło. A teraz, przed tą rozmową tak sobie myślałam właśnie, myślałam sobie jeszcze jakby to, czym jest tak naprawdę dla mnie ten klub, jak ja to czuję, i przyszedł mi do głowy Forrest Gump i to pudełko czekoladek, że to jest, że ten Satnam klub to jest jak pudełko czekoladek dla mnie. I ja wiem, że w czwartek dostanę jedną, ja już na nią czekam, ale jeszcze nie wiem jaką, bo my nigdy nie wiemy, co to będzie za praktyka. To jest taka niespodzianka. I tak siedzimy i czekamy. I tak wszystkie. A dzisiaj aktywnie, a dzisiaj mi aktywnie, a dzisiaj dużo. I to jest takie super, to jest takie bardzo ekscytujące, bo inaczej jest włączyć sobie praktykę, którą wiesz, z premedytacją. Tak, dzisiaj robię na wątrobę, dzisiaj robię na kręgosłup. A tu jest zawsze taka jeszcze do tego życiowa, fajna niespodzianka. A mało mamy niespodzianek takich spontanicznych w życiu, więc to jest coś nieprawdopodobne. Naprawdę bardzo, bardzo wszystkim polecam. A niespodzianki pewnie, bo też słyszę o tym często, jak mówicie, że niespodzianki, czy to jest coś takiego też, że czekasz, jaka dzisiaj będzie kryja, czy co dzisiaj będzie wymyślone nowe, czy coś takiego? Tak, też na tym tak. To jest właśnie bardzo fajne, bo właśnie do tego to jest niespodzianka, bo właśnie nigdy nie wiemy, czego się możemy spodziewać, co dzisiaj będzie. To mi się właśnie bardzo podoba, że ty dobierasz te praktyki intuicyjnie, że dzisiaj mówisz, że wstajesz i pomyślałeś, że zrobimy to i tamto. Dokładnie. I to jest właśnie fajne, bo to jest i często dopasowujesz właśnie i za każdym razem ja czuję, że trafiasz po prostu w to, co ja potrzebuję właśnie. Dokładnie tak mam. Znaczy ja mam, nie wiem, ja jestem taka, że nawet jak wiesz, gdzieś, czy jestem jakieś wyjazdy jogowe, czy gdziekolwiek, to robię sobie jakiś taki ogólny plan. Czasami sobie nawet już wymyślam, jakie kryje, a potem się okazuje, że w ostatniej chwili zmieniam. I tak samo mam z naszym Satnam klubem. Po prostu intuicyjnie mówię, dzisiaj potrzeba nam tego. Po prostu to jest dzisiaj ważne. Tak, te nasze czwartkowe Satnam kluby, śmialiśmy się, bo myśmy zawsze mieli z Pawłem w czwartki randki. Takie, że tylko we dwoje i albo to było jakieś wyjście, albo wino w domu. No a teraz mamy randki w troje z Berą, nie? Także... Tak, faktycznie. I bez wina, żeby była ten, to bez wina. Tak, i jeszcze jest cała, do tego dodatek jeszcze innych gości. Kilka parę osób. Ale ich tak nie widać, dobrze. Tak, w klubie. Wiemy, że ich nie ma. Tak. Oj, to jest, powiedz mi, no właśnie, z takiej perspektywy twojej, jesteś po drugiej stronie ekranu, jak to odbierasz? Czy ty czujesz, że jesteś z całą grupą osób, bo jednak nas jest dosyć dużo już teraz, coraz większa jest ta nasza grupa, ale czy to da się to odczuć z takiej, wiesz, elektroniki? Bo wiadomo, to jest zupełnie inaczej też, bo ty też byłaś na takich praktykach, na wyjazdowych, to też jest zupełnie inna energia. Jest inna energia, zupełnie inna energia, jest inaczej jest, jeżeli się praktykuje samemu, też jest fajnie, ale też tutaj właśnie w Satnam czuć tą energię, czuć. Nie wiem, jak to się dzieje, ale po prostu czujesz, że pracujesz z grupą. I to jest takie, no trudno nawet mi sobie to opisać właściwie, ale naprawdę czuć tą energię.
takie wspólne medytacje czy praktyki naprawdę można poczuć. No to super. To już nie jest to samo, jeśli sobie odtworzę. No to nie jest tak, otworzę sobie na następny dzień, to już tak nie jest to samo. Tego samego dnia, tej godzinie jest ta energia, czuć tą jednak atmosferę. Warto jednak być na żywo, bo czasami no, osoby piszą tak. Mnie, Aga, nie będę mogła być na żywo, czy mogę powtórki? Oczywiście, że zawsze powtórki też musicie sobie oglądać i to jest też fajne, ale jednak warto, fajnie jest, jak to jest na żywo i czuć tak. Tą energię grupy. Ja wiem, że są osoby, które czasami nie mogą być jako na praktyce, ale gdzieś tam jadą samochodem, wracają z pracy i mówią, że tylko włączają, sobie słuchają, a potem praktykują na drugi dzień albo później. Ale już poczuli tą energię właśnie jakby na bieżąco, więc ja się bardzo cieszę. Muszę ci powiedzieć, że dla mnie to jest takie, bo ja się nie spodziewałam się, ja się troszeczkę obawiałam tego, bo jednak wiem, jak to jest zupełnie, jak się jest na żywo i widzę te osoby i czuję ich energię tak, wiesz, bezpośrednio. I dopiero jak właśnie, dlatego stąd też nasze spotkania tutaj na tych live'ach, dlatego że ja mam takie potwierdzenie wtedy, że faktycznie to działa, że to nie jest coś takie, co sobie wymyślałam, bo to jest jednak trudne jako nauczyciel, że wiesz, być właśnie przez komputer i poczuć to, że to jest naprawdę jest przekaz, także bardzo, bardzo się cieszę na to. Widzę niesamowite efekty tych rzeczy, tak? To nie jest oczywiście coś jak ćwiczenie na siłowni, ale sprawność i taka, wiesz, gibkość ciała, to zawsze rano wstaje, że po prostu nie czujesz się taka połamana, taki jesteś, wiesz, fajnie w sobie. Więc no, nie da się tego tak opisać bez spróbowania. Naprawdę się przekłada na mnóstwo rzeczy. Dla faceta to jest naprawdę olbrzymi taki dar, że masz taki spokój wewnętrzny, no masz takie poczucie, wiesz, pewności, że taki czujesz naprawdę. No to oczywiście, że sobie można do tego dorzucić jakąś tam siłownię, rowerek, bieganie czy coś, tak? Ale to jest jakby dla mnie podstawa ta joga. Dopiero potem jakieś dodatkowe elementy, tak? No to można sobie dołożyć. To jest świetne, prawda? Tak, dokładnie. I tak jak Aga mówi, że na zawsze nie ma czegoś takiego jak na zawsze. Macie dostęp na zawsze, ale nie ma czegoś takiego jak na zawsze. Ja wiem, że ja mam dostęp na zawsze. Ja wiem, że ja już będę z wami na zawsze, bo to daje tyle radochy, że... Że to nawet, no mówię, no to co wam pokazałam, to są moje dowody na to. Super. I sama ja.